Hejka kochani, witajcie na kanale. W dzisiejszym odcinku mam dla Was, uwaga, lalki z serii Rainbow High. Ja je bardzo lubię, one są mega kolorowe, są po prostu przepiękne, a dzisiaj tym bardziej są fajowe, bo pierwszy raz, słuchajcie, pokażę Wam chłopaka właśnie z tej serii. A będzie to konkretnie River Kendall, zobaczcie. Jaki ma fajny strój i ja tak sobie stwierdziłam, że wiecie, dzisiaj Wam pokażę taką przeze mnie trochę dobraną parę, czyli właśnie tego chłopaka razem, uwaga, z dziewczyną, czyli jest to Amaya Rain i stwierdziłam, że oni po prostu do siebie bardzo fajnie pasują, więc stwierdziłam, że dzisiaj zostaną parą, także dzisiaj Wam pokażę właśnie tą dwójkę. Ale moi drodzy, to nie wszystko, bo oczywiście ja tutaj mam znacznie więcej lalek właśnie z tej serii i między innymi tu za mną są jeszcze, zobaczcie, kolejne piękności, są po prostu przepiękne, naprawdę, we wszystkich możliwych kolorach tęczy. Także jak jesteście ciekawi, jak będą wyglądały kolejne lalki z serii Rainbow High, koniecznie dawajcie łapeczki w górę. W komentarzach piszcie, czy para, którą wybrałam, Wam się podoba. Także piszcie koniecznie, tu jeszcze macie mojego Instagrama, więc zapraszam Was serdecznie i zaczynamy! Nasza para jest już gotowa na otwieranie. No popatrzcie, no czyż oni nie wyglądają razem pięknie? No moim zdaniem oni totalnie do siebie pasują, więc ja bym tą dwójkę od razu, wiecie, zmeczowała, pasują. Okej, no to co? Od kogo zaczynamy? Od dziewczyny czy od chłopaka? Jak myślicie? A co tam? Zacznijmy sobie może dzisiaj od chłopaka. Co Wy na to? No moim zdaniem on po prostu wygląda rewelacja. Patrzcie na te dodatki. Wow, ale ma strój. No, no, no. To zaraz go sobie stąd wyciągniemy. No to otwieramy. Ja już tu sobie co nieco napoczęłam. Żeby było prościej. Ja mamy naszego chłopaka, ale to jest przystojniak. Powiem Wam, że no, no mi się on podoba, jest naprawdę ładny, serio. Zobaczcie w ogóle jaką ma czapkę, taki trochę skater bym powiedziała, no nie? Ta przywiązana bluza, no a jakie ma buty w ogóle, ale kosmos. On mi się totalnie podoba, ma w ogóle czaderską kurtkę, jest oczywiście logo Rainbow High, no jakżeby inaczej, no przystojniak. Rozpakowałam już tego przystojniaka, no i prezentuje się po prostu, no czadowo, naprawdę. Ta stylówka totalnie mi się podoba, zobaczcie na tą kurteczkę, teraz jeszcze z bliska. Sprawdzę w ogóle, bo mi się wydaje, że on ma, słuchajcie, niebieskie włosy, ja dobrze patrzę. Rzeczywiście, czapka jest zdejmowana. Ja się bałam w ogóle, że to jest, wiecie, przyczepione na coś, a to zobaczcie, ma jakby tutaj no taką wypustkę, że po prostu to wczepiacie mu na głowę. Także fajna sprawa i teraz wreszcie widać jego fryzurę. Fryzura jest odlotowa, oczywiście niebieska. Zobaczcie tutaj na te włosy. Do każdej lalki w Rainbow High zawsze jest dołączony grzebyk. No jak wiecie, muszą wyglądać stylowo, pięknie, wyjątkowo. Także proszę bardzo, tego pana też sobie tu wyczeszemy. Poprawimy mu fryz, o zwłaszcza z tej strony. To zobaczcie, on tu ma tak część głowy wygoloną, także proszę, proszę, niech już się ładnie prezentuje. W ogóle on ma piękne oczy, no zobaczcie, piękne. No dobra, czapeczkę oczywiście wiadomo, no możecie mu założyć w tą stronę, żeby wyglądał tak bardziej, wiecie, jakby na porządnego takiego faceta, a w ten sposób bardziej na takiego rozrabiakę. Mi się chyba bardziej ta wersja rozrabiaki podoba. Okej, ale to nie koniec, bo do niego są, wiadomo, dodatki. Na pewno zastanawiacie się, o czym mówię. Otóż właśnie chociażby o specjalnym stojaku, który jest tu dołączony. Zobaczcie. Proszę, proszę. Wiadomo, podstawka. Wszystkie elementy. I tu dodatkowo są też wieszaki na ubrania. Złożyłam mu już stojak. Zobaczcie w ogóle, jaki jest błyszczący. Taki brokatowy, piękny. Okej. Także jeśli... W ogóle on, powiem Wam szczerze, on nie potrzebuje mieć tego stojaka, bo zobaczcie, jak on się fajnie trzyma. Bez problemu w ogóle możecie go sobie gdzieś postawić. On nie należy raczej do takich lalek, które Wam się będą jakoś tam super kołysać czy coś. Także... On świetnie zdaje egzamin bez tego stojaka, no ale wiecie, jakby macie dodatkowo stojak, z którego też tam możecie sobie skorzystać, możecie go tu sobie przypiąć i będzie się też ładnie trzymał. Ale spójrzcie jeszcze na ubranko, pod kurtką ma taką bluzę, ale właściwie taki bezrękawnik, spójrzcie, o, z kapturem, ten kapturek też sobie możecie oczywiście nałożyć. Tu ma taką jeansową
koszulę. No i wiadomo, jeansy takie bardziej podarte. Tak się prezentują jego buciki. Widzicie, jakie podpisane. Dare to dream. Także ktoś tu chyba jest marzycielem i będzie walczył o jakieś swoje marzenia. To nie koniec, bo wiadomo, mamy ubrania na zmianę. No ale moment, moment. Ja myślę, że taki przystojniak, no to na 100% potrzebuje mieć jakąś tutaj obok piękną dziewczynę. Także zanim go przebiorę, no to co wy na to, żeby zaprosić tu kolejną dzisiejszą bohaterkę, czyli dziewczynę, którą wybrałam właśnie dla tego przystojniaka. No, moim zdaniem naprawdę bardzo do siebie pasują. Dawajcie znać w komentarzach, czy wy też tak myślicie. Patrząc na uczniów szkoły Rainbow High, no to rzeczywiście od razu wiadomo, że jest to szkoła artystyczna, gdzie po prostu szaleją z tą modą. Zobaczcie, jakie mają odważne pomysły. Widzicie te zamki tu w ogóle po bokach? Wow! Tutaj kolejny mam strój na zmianę właśnie dla Amai i coś czuję, że on będzie równie po prostu kosmiczny, chociaż już tutaj w ogóle te włosy, make-up, patrzcie na ten make-up, to już jest po prostu petarda. To najwyższa pora wyciągnąć teraz, zobaczcie, drugą gwiazdę dzisiejszego odcinka, czyli Amaję. Chodź tutaj, chodź. Wow, ja już muszę dotknąć jej włosy, po prostu muszę to zrobić. Bo są nieziemskie. Te włosy to jest po prostu kosmos. Przepiękne są. Jakie ona ma cienie do powiek. Mój Boże, widzicie to? Jeszcze z brokatem. Takie mega długie rzęsy. Jest po prostu przepiękna. Naprawdę chyba najładniejsza lalka póki co z Rainbow High. Najbardziej mi się podoba. No to przed Wami druga gwiazda dzisiejszego odcinka, czyli oczywiście Amaya Rain. I powiem Wam serio, ja już teraz patrzę. To jest moja ulubiona lalka z tej serii. Jest po prostu prześliczna. Po prostu make-up to ma czadowy. Cały tęczowy, błyszczący. Zobaczcie w ogóle jeszcze jak ma usta podkreślone. Wow! No i włosy to jest po prostu, to jest jakaś magia te jej włosy. Zobaczcie, tu ma takie lokowane. Możemy je oczywiście rozczesać, bo ona też ma dołączony, do niej jest też oczywiście grzebyk, także możemy śmiało ją stylizować na mnóstwo sposobów, chociaż ja ją chyba zostawię w tych lokach, bo bardzo do niej pasują. Do tego taka sukieneczka, widzicie te dwa zameczki tu po bokach. O, tu ma jeszcze taką koszulkę. No i patrzcie na te buty. To jest dopiero coś, takie błyszczące, ma jakby skarpetki i buciki na obcasie. Wow, tu mamy jeszcze wszędzie napis Rainbow, także zdecydowanie postawiła na odważną kreację. Powiem Wam szczerze, że akurat do niej to się przyda stojak, bo wiecie, w tych butach to ciężko chyba będzie jej tu wystać, także proszę bardzo, stojaczek mam przygotowany, już go sobie złożyłam i ją właśnie tutaj sobie, wiecie, jakby przyczepię mocniej, żeby się tu ładnie trzymała. Na tym stojaczku. Ok. I co o nich sądzicie, moi drodzy? Czyż oni nie wyglądają razem uroczo? Po prostu przepięknie? No spójrzcie, jacy są do siebie dopasowani. No moim zdaniem byliby przepiękną parą. Naprawdę, przepiękną parą by byli. A tymczasem myślę, że najwyższa pora zmienić ich ubranka. Co wy na to? A uwaga, czas na przebieranki! Ubranka już zdjęłam. Zobaczcie, jeszcze Wam pokażę, jak się to prezentuje. Jakby już samo ubranko tak wygląda. To jeszcze mamy ten kapturek. Wszystko jest oczywiście na żeby, więc możecie spokojnie zdjąć. Tu jest kurteczka. No kurtka to jest po prostu mistrzostwo. Zobaczcie, skórzana, wygląda jak naprawdę z jakiegoś filmu, serio. Tu jeszcze z tyłu mamy logo, wiadomo. Tu są spodnie, to są te jeansy, które Wam pokazywałam. I na koniec jeszcze oczywiście koszula. Ona jest też tutaj na rzep z tyłu rozpinana. Możecie ją sobie tutaj też związać. Ja ją zdjęłam, wiecie, tylko jakby rozpinając rzep, bo mi było najwygodniej. I uwaga, czas na nowe ubranko. Okej, przebrałam naszego przystojniaka. Tak się prezentuje już w kolejnym ubiorze. Czapka wróciła, no bo on uwielbia czapki, więc po prostu musi mieć czapkę na głowie założoną. Zobaczcie, ta koszulka, ona w ogóle, powiem Wam szczerze, ja jestem zaskoczona, bo to jest wszystko naprawdę bardzo dobrej jakości materiał. Serio, to jest taka, wiecie, mała uwaga, ale naprawdę materiał jest mega przyjemny. Do tego wiadomo, spodenki, takie trochę krótsze, wersja bardziej sportowa i założyłam mu również buciki, ma do tego takie białe skarpeteczki, także zobaczcie jak sportowo wygląda. A, i to nie koniec. Możemy mu jeszcze oczywiście założyć też kurtkę. Kurteczka się tak prezentuje,
z takimi złotymi jest dodatkami, też mamy wszędzie logo RH, czyli Rainbow High, ale ja go na razie zostawię w krótkim rękawku, jakoś tak w wersji sportowej najbardziej mi się podoba. Wyjęłam już dla niej ubranko na zmianę, tutaj będzie wyglądała już chyba tak typowo jak cheerleaderka, tylko że w takiej wersji, wiecie, bardzo tęczowej, do tego są jeszcze wiadomo podkolanówki, także czas na przebranie. Jeszcze taka ciekawostka, słuchajcie, zdjęłam przed chwilą Amai te ubranka, ja myślałam cały czas, że to jest sukienka, a ta część, zobaczcie, jest rozpinana, czyli macie z tego top i spódniczkę, pod spodem jest osobno bluzeczka i jeszcze osobno pasek, także zobaczcie ile stylówek z tego można zrobić, jak macie inne ubranka, które też pasują, są wiecie, z poprzedniej serii Rainbow High, to możecie je sobie naprawdę dowolnie mieszać i robić mnóstwo stylizacji. Okej, okej, a tak Amaya prezentuje się już po przebraniu, teraz już ewidentnie wygląda jak taka, wiecie, serio cheerleaderka, także mega tak sportowo, no i zobaczcie, jak oni do siebie pasują, nawet w tej wersji sportowej. No czyż oni nie są słodcy? Moim zdaniem są przepiękni. Dawajcie znać, co Wy o nich myślicie w komentarzach. Kochani, w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dawajcie znać koniecznie, jak Wam się spodobała dobrana przeze mnie para, czyli pierwszy w ogóle chłopak z serii Rainbow High. Powiem Wam, że no moim zdaniem po prostu jest genialny, super wyszedł, naprawdę przepięknie pasuje właśnie do dziewczyn. I oczywiście, co sądzicie jeszcze o Amai? Także piszcie w komentarzach, czy do siebie pasują, dawajcie łapki w górę i do zobaczenia. Pa, pa!